Przy wszystkich stałych elementach gry,
Јоне се хвала многу со мојот судно ново брат, значите. Ну и им некој било шеска расписано, слаби сини струни, значите, за ветора, значите. Не, може за тоа со таа шеначи, да се психологично не шески заводники приготовување до старт. Психологично. Во шески иних функционално, ме се иних моментах, ме се жо. Добро се. Дякую дуже. Якісь питання, прошу вас. Nie ma, to w takim razie no, do trenera gości. No rzeczywiście, zespół w przebudowie, ja analizując, czytając skład, który pan podobał do protokołu, znalazłem tutaj naprawdę ciekawe nazwiska, szczególnie na ławce rezerwowej. No, Michał Bereś, Bartosz Karwat i Konrad Smutryś siedzą na ławce, daje do myślenia. I tak byśmy się zastanawiali, jaką taktykę pan przyjmuje, skoro takich trzech zawodników czeka. Wie pan, to tak jest, co liczy się w tym momencie, forma, to jest wyznacznik tego, czy ktoś grafi do nas, czy nie. Dlatego no, dzisiejszy ktoś jest na sobie lepsi ludzie i to tylko taka odpowiedź. Rozumiem. Panie trenerze, kolejna żółta kartka do trenera Bogdana Bołackiego. Waldka Kozyry w tamtym sezonie tych kartek no, pobił chyba rekordów i dzisiaj no kartka za nic, no. Znaczy za nic, w jego stylu kolejna. Za głupotę. Ja wszystko zrozumiałem. Ja pomyślałem odpowiedź wolnie Łukasza. On co miesiąca za karę kartki, spóźnienie na treningi, spóźnienie na obiad, spóźnienie na taktyku i inne rzeczy. Pojechał, bo załatwił sobie dużo szowo tam mieszkania. Przypuszczam do trenera, on co miesiąca 300-400 zł na do pensji otrzymał. Jak Arkadio to... No już kompensja, miło teraz. Jak będę po polskiego wosztowy, Arkadio to... To proszę na nie. No, nie ma młodzieżowców więcej nas. Nas jest 3, 1, 2. Inni 9-4 jeszcze... No jeszcze nie przygotowanie było takiego, no skażem tak jak... Do tego do chwili. To u nas takiego nie ma jeszcze. Mhm. Okej. Okay, Кара бать за вальтика за золоту картку. Не, 50-100 злотых минимум. Добре. Так, я могу питання до тренера. Очевидно, прошу вас. Гості. Перед тим, що Ізраїл був хвала, від кілька сезонів завжди є так ставляний в гроні таких, ну, чітких фаворитів. Ніби ма вальчич, а вас до її, ніби не різно то бувало, але завжди гра півка таку на високому рівні, належить до солідних чешеліговців. Czy chodzimy o taką rzecz, na ten sezon, prawda? Jakie macie zadanie? Czy powalczycie o awans, czy nie? Zadanie jest bardzo proste przedstawione. Mamy być w górnej części tabeli. Tak, tą są. Z serce, tak. Natomiast awans, myślę, że na naszą drużynę, ja tak realnie patrzę na moją drużynę no, z perspektywy tego, co tu widzę na dzień dzisiejszy, myślę, że szóste, piąte miejsce, czwarte to by było maksymalnie, to by było to, co byśmy mogli zrobić. Natomiast do awansu, do pierwszej trójki, no, no nie mówimy, nie, zobaczymy, co się wydarzy, ale realnie patrząc na to wszystko, no jest to troszkę za wysoko dla nas. Czy ktoś z Państwa? Ja mam jeszcze do trenera Tomasa i przed pańskim zespołem mecz z Podlasiem. Czy te urazy Słotwińskiego i Wawrycy są jakieś poważniejsze, czy nie?